Moja dzisiejsza pacjentka, pani Marzena, zgłosiła się do mnie z powodu tego, że chciała po prostu zadbać o swój wygląd tak w sposób jak najbardziej naturalny i jak najmniej inwazyjny. Pani Marzena ma delikatnie przesuszoną skórę. Ze względu na swoją pracę i tryb życia, no, każdemu z nas tak naprawdę przyda się lekkie nawilżenie. Dlatego też zaproponowała mi mezoterapię z osocza bogatopłytkowego. Wygląda to tak, że najpierw znieczulenie następuje maścią, co dla mnie to jest chyba najmniej przyjemna rzecz, ponieważ nie lubię tego odrętwienia twarzy, no ale to na pewno pomaga potem uniknąć bólu. Zabieg mezoterapii igłowej, czy to preparatami gotowymi, czy to osoczem bogatopłytkowym, jest to zabieg, który trwa około godziny. Na początku pacjent zgłasza się na krótką konsultację, wykluczamy ewentualne przeciwwskazania do zabiegu, rozmawiamy o tym, co dany pacjent chciałby osiągnąć przez wykonanie zabiegu i wtedy dopiero odpowiedni preparat. Jeśli chodzi o osocze bogatopłytkowe, możemy tutaj uzyskać głębokie nawilżenie skóry, odżywienie. Ważne jest to, że jest to wszystko uzyskane w taki sposób bardzo naturalny, bo pobieramy tutaj krew pacjenta, odwirowujemy ją i podajemy już tak naprawdę taki gotowy koktajl z czynników wzrostu, które są zawarte w płytkach krwi. Więc nie ma tutaj żadnych substancji zewnętrznych. Przygotowanie zabiegu właściwie polega tylko na demakijażu, nałożeniu znieczulenia, kremu znieczulającego, który utrzymujemy około 30 minut. Następnie pobieramy krew, odwirowujemy i gotowy preparat podajemy w skórę. Tak naprawdę zastosowanie osocza bogatopłytkowego jest bardzo, bardzo szerokie. Możemy stosować je w zabiegach na owłosioną skórę głowy, żeby zahamować wypadanie włosów, żeby odżywić włosy. Jeśli mówimy tu o mezoterapii skóry, czy twarzy, szyi lub innych okolic ciała, głównie zależy nam na jej nawilżeniu, odżywieniu. Także w miejscach, gdzie mamy na przykład blizny pooperacyjne czy poparzeniowe, bardzo ładnie osocze wspomagające działa na cały proces gojenia. Wskazaniem do wykonania mezoterapii skóry twarzy i szyi osoczem bogatopłytkowym jest głównie nawilżenie skóry i jej odżywienie. Dzięki zabiegowi możemy uzyskać większą jędrność skóry. Już po pierwszym zabiegu tak naprawdę widać efekty, ale najczęściej zalecam wykonanie serii zabiegów. Można też stosować to u pacjentów, którzy zmagają się ze skórą trądzikową. Bardzo ładnie to możemy wyciszyć zmiany zapalne, możemy wpłynąć na zahamowanie powstawaniu nowych zmian. Tuż po zabiegu skóra jest lekko zaczerwieniona, są widoczne delikatne wypukłości, to w miejscach ukłucia. W ciągu kilku dni mogą się pojawić delikatne siniaki, które tak naprawdę bardzo łatwo zakamuflować. Tuż po zabiegu nakładam krem taki ochronny, który wspomaga gojenie się skóry i tak naprawdę drugiego dnia po zabiegu pacjentka jest gotowa do wykonania wszystkich codziennych czynności. Nie jest to jakiś bardzo inwazyjny zabieg. Wydaje mi się, że tak 3 dni potrzeba, żeby dojść do siebie. Po zabiegu bardzo ważne jest pamiętanie o codziennej pielęgnacji skóry, bo mimo wykonywania jakichkolwiek zabiegów z zakresu medycyny estetycznej czy też kosmetologii estetycznej, bardzo ważna jest ta pielęgnacja domowa, czyli podtrzymywanie tych efektów. Nawet po jednym zabiegu wykonanym będzie zauważalna różnica, natomiast no to już od pacjentki i od jej pielęgnacji właśnie domowej zależy, jak długo te efekty będą się utrzymywać.